Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie w Staroorzeckim Domu Kultury na 7. balu Ślązoka. Ślązacy to tacy ludzie z tradycją, którzy doskonale pracują, którzy pięknie umieją się bawić. Dlatego my również tak po śląsku, po naszemu ten bal organizujemy i zapraszamy zawsze naszych miłych gości do współpracy. Naszym partnerem, a w zasadzie pomysłodawcą, inicjatorem tego balu jest prezes Staroorzeckiej Fundacji Kultury, pan Marek Nowak. Oddaję mu mikrofon, bo jemu się to na pewno należy. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że udało nam się już po raz siódmy zorganizować ten bal tutaj na Krajcoku, że jest tutaj duże zapotrzebowanie na tego typu imprezy. Staramy się co roku tutaj sprowadzać jak najlepszych artystów z naszej śląskiej sceny i nie ino. Staramy się, żeby była fajna atmosfera, żeby wszyscy się bardzo dobrze tu bawili aż do białego rana. Dziękuję bardzo i zapraszam wszystkim do zabawy. Dobry wieczór, witamy na 7. Chorzowskim Balu Ślązoka. 7. to już srogo tradycja. Cieszymy się, że frekwencja, jak i w poprzednich latach, dopisała, aż brakło biletów. No będziemy się dzisiaj bawić richtig po naszemu. Będzie fajna zabawa, bo będzie dużo śląskich wykonawców, będą też gwiazdy, różne zespoły, na końcu jeszcze DJ, trochę muzyki mechanicznej, ale będzie też trochę atrakcji. Jak zwykle będziemy w aukcji licytować część śląskiego stroju. Dzisiaj będą to ubrania w sensie czapek, czyli wianek damski, kot kobietki i męski hut. Będzie też oczywiście tradycyjny tort dla najsłodszej pary balu Ślązoka. No i będzie fajna zabawa, to jest najważniejsze. Pozdrowimy wszystkich, którzy teraz nas widzą i słuchają i jak nie byliście nigdy na balu Ślązoka, zapraszamy w przyszłym roku. Dobry wieczór Państwu. Po raz kolejny przyjęliśmy zaproszenie na bal Ślązoka. Staje się też powoli tradycją, że mamy okazję tutaj wystąpić. W pierwszej z prezentacji zobaczyli Państwo walca wiedeńskiego, połączonego z krótką nauką tańca. W drugim wyjściu zobaczą Państwo tańce latynoamerykańskie, gdzie to kolejno cha-cha, rumba oraz jive.
Życzymy miłej zabawy i udanych wrażeń artystycznych.